Jesteśmy na kampusie letnim Uniwersytetu Warszawskiego 2022. Dziś uczestnicy mieli spotkanie z władzami rektorskimi, a ja mam przyjemność gościć najważniejsze osoby uczelni. Jego magnificencja rektor, profesor doktor habilitowany Alojzy Nowak, dzień dobry. Dzień dobry. I prorektor do spraw studenckich, profesor doktor habilitowany Sławomir Żółtek, dzień dobry. Dzień dobry. Panie rektorze, jak panu smakował obiad? Super, bardzo dobry obiad. Chciałbym tylko jedną rzecz sprostować, że tak naprawdę na uniwersytecie najważniejsi są studenci. My też czujemy się ważni, ale w takim społeczeństwie bardzo demokratycznym i samorządowym studenci odgrywają bardzo ważną rolę. Jakie tematy zostały dzisiaj poruszone na spotkaniu? Różne, przede wszystkim organizacyjne, które dotyczą uniwersytetu. Uniwersytet trzeba zaprezentować, pokazać. To jest ogromna struktura, bardzo złożona. I chociaż nakreślenie tego, czym jest uniwersytet, to jest coś, co zajmuje kilka godzin, więc to razem z magnificencją staraliśmy się zrobić, żeby kilka słów o uniwersytecie, o jego organizacji, o zasadach działania powiedzieć. A jak ważne są takie spotkania przed rozpoczęciem studiów dla studentów? Myślę, że ważne. One są ważne dla nas, a ja myślę, że także dla studentów. Dla nas są ważne, ponieważ poznajemy młodzież studencką, przyglądamy się, jak pracuje nasz samorząd i jak mi mówili i studenci uczestniczy tego spotkania, ale także osoby, które tutaj poza nami także reprezentują uniwersytet. Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Natomiast chcieliśmy też chwilę porozmawiać ze studentami, tak, że tak powiem face to face. Tych rozmów nie było dużo, bo jesteśmy tutaj krótko i specjalnie pytań, ani opinii, ani komentarzy nie było, ale także można popatrzeć, jaka jest reakcja sali, jak rozmawiamy wtedy właśnie w drodze na obiad, czy w drodze do zdjęcia, czy podczas innych spotkań. To jest dla nas ważne, ponieważ budujemy sobie na tej podstawie pewien obraz, z jaką mamy młodzieżą do czynienia, jakie są jej oczekiwania. A mam nadzieję, że dla młodzieży też jest ważne, no bo poznają osoby te, które bezpośrednio się nimi opiekują i w sytuacjach jakichś bardziej skomplikowanych, do których mogą się zwrócić. Sławek opowiadał jeszcze o strukturze uniwersytetu w tym spotkaniu i o osobach bezpośrednio mającymi kontakt ze studentami, czyli myślimy tutaj o prodziekanach do spraw studenckich, czy teraz KJD, jak ją nazywamy, czyli kierownik jednostki dydaktycznej, także wicedyrektorach instytutów i tak dalej. A w sytuacjach, kiedy sprawy są trudne do rozwiązania, bądź mają szerszy kontekst niż tylko wydziału, bądź jednej jednostki, no to do tego jest, do pomocy jest prorektor do spraw kształcenia i do spraw studenckich i jakości kształcenia. A w sytuacjach takich już, gdzie trzeba szersze problemy rozwiązywać, no to obaj jesteśmy do dyspozycji studentów. Bardzo dziękuję.